Cześć. Serduszko. Powszechnie znany symbol miłości, pewnie w tej wersji nie bardzo widzicie, co trzymam. Spójrzcie więc tu. Ten kamień znalazłam przy szlaku kiedyś, gdzieś w Sudetach, leżał w piachu na poboczu drogi. Powszechnie uważamy, że symbol serca pochodzi od kształtu naszego serca. A może jednak nie? Są tacy, którzy sugerują, że ten kształt pochodzi od kształtu owoców pewnej rośliny, która rosła w starożytności tylko w jednym miejscu i była niezwykle cenna. Mówię rosła, ponieważ do naszych czasów wyginęła. Około 631 roku przed Chrystusem na wybrzeże Libii dotarli greccy koloniści z wyspy Santoryn. Kraina, do której dotarli, w starożytnych pismach występuje pod nazwą Cyrenaika. Grecy założyli tutaj miasto Cyreny. Kraina była niezwykle urodzajna, co wychwalał nawet Herodot. Zboże rodziło tak wspaniale, że szybko zaczęły powstawać nadwyżki eksportowane do państw greckich. Koloniści handlowali również wełną, skórami wołowymi oraz wielkim skarbem, rośliną o nazwie sylfion, po łacinie sylfium. Płacono za nią srebrem, ale też na przykład Strabon opisuje wymianę sylfium na wino z Kartaginy. W starożytnym świecie roślina ta była powszechnie znana i stosowana w medycynie, stanowiąc też warzywo i doskonałą paszę dla bydła. Sylfion był endemitem rosnącym tylko na wąskim pasie wybrzeża, chyba gdzieś tu. Ani Grecy, ani później Rzymianie nie potrafili wymyślić ani jak uprawiać sylfion, ani jak go przenieść również w inne miejsce. Z niejakim zaskoczeniem wspominał o tym Teofrast w dziele Historia Plantaru. Skoro tak sprawy wyglądały, zbiór sylfionu objęto regulacjami, a z czasem handel nim stał się wyłącznym monopolem lokalnych władców. Oczywiście nie przeszkodziło to istnieniu spekulantów i czarnorynkowej sprzedaży owej rośliny. Ten dar Apollona, jak mawiali Grecy, był opisywany przez Pliniusza Starszego jako jeden z najcenniejszych darów natury. Wiecie, tego Pliniusza Starszego, który zginął w 79 roku podczas wybuchu Wezuwiusza, wtedy płynął on na pomoc mieszkańcom Pompejów. Wspominał o sylfionie też Arystoteles, a Hipokrates zostawił konkretne recepty. Zresztą nie tylko Hipokrates, jest po prostu najsłynniejszy. Sylfion stosowano jako remedium przy całym mnóstwie chorób. Można by z mojego punktu widzenia powiedzieć niemal we wszystkich. Lecz nie będę się nad tym rozwodzić, ponieważ interesują nas dzisiaj sprawy miłosne. I tak, sylfion był związany również i z tym zagadnieniem. Stosowano go jako afrodyzjak oraz jako środek antykoncepcyjny. Pliniusz Starszy wspominał w swoich pismach, że był on również środkiem wywołującym poronienia, a także był stosowany przeciwnie, przy chorobach kobiecych i jako środek zapobiegający poronieniom. Pisali o nim również poeci. Wspominał o nim poeta rzymski Catullus, a także Arystofanes i Hermippos. A ostatnią wzmianką literacką, w której występuje ta roślina w kontekście antykoncepcji, jest tekst Makrobiusza, w którym cytuje on list niejakiego Augusta do Mecenasa. Wspomina on w nim, że przyjaciółki przyjaciela, które dla bezpieczeństwa piły sylfion rozpuszczony w winie. Sylfion oraz jego owoc portretowano na monetach z Cyreny. I tu, w kształcie owocu tej rośliny, mamy nasze serduszko. Samą roślinę botanik Teofrast opisywał jako bezwonną, łatwą do zbierania roślinę o grubej, pustej w środku łodydze i przeciwstawnie ułożonych liściach. Jej korzeń też był gruby i pokryty jakby czarną korą oraz, jak to określił Teofrast, ekstrawagancko długi. Kwiaty sylfion miał drobne, żółte, a dokładnie w kolorze owoców pigwy. Wizerunek sylfionu na monecie trafił nawet do nowo otwartej po remoncie Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Grecy zapewne nie byli pierwszymi, którzy sylfion znali i używali. Po prostu oni go w swoich pismach rozreklamowali. Myślę, że sylfion znała lokalna ludność, ale też na przykład Arthur Evans, odkrywca Knossos na Krecie, w pierwszym tomie swojego dzieła Pałac Minosa w Knossos zawarł informację, że niektóre odnalezione przez niego inskrypcje, a także symbole na pieczątkach bardzo przypominają te z późniejszych cyrenajskich monet z przedstawionym sylfionem i jego owocem.
Dodatkowo Evans znalazł minojskie intaglia ze znakami jakby serduszek wypełnionych kropkami. Według Evansa serduszka to owoc sylfionu, a kropki symbolizują nasiona. Evans uważał, że ten symbol miał znaczenie amuletyczne. Odkrywca wysnuł jeszcze jedną hipotezę. Według niego sylfion został przeniesiony na Kretę i rósł na tej wyspie. A możliwe to było dzięki podobieństwu klimatu Krety do klimatu wybrzeża północnej Afryki. I spójrzcie jeszcze na ten zabytek. To forma odlewnicza kalendarza słoneczno-księżycowego. Zabytek odkryty w Palaikastro na Krecie. Muzeum Archeologiczne w Heraklionie podaje jego wiek w zakresie 1370-1200 przed naszą erą, choć pojawiają się informacje, że może być starszy. Na tej formie kalendarzowi towarzyszy wizerunek wielkiej bogini. Pospekulujmy. Zestawiając symbol sylfionu z kreteńskich inskrypcji, tak jak to widział Evans, z symbolem na nakryciu głowy bogini, widać podobieństwo. Więc może to sylfion? Dodatkowo rzecz trzymana przez boginię w ręku ma kształt serca, więc może to owoc sylfionu. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czemu sylfion wyginął? W 74 roku przed Chrystusem Cyrenaika razem z Kretą zostały prowincją rzymską. Gubernatorzy nie dostawali wynagrodzenia od państwa, lecz utrzymywali się z eksploatacji prowincji. I wtedy zaczęła się rabunkowa gospodarka na tamtym terenie. Strabon pisał, że miejscowi hodowcy owiec oraz plantatorzy otrzymywali bardzo mało pieniędzy od kupców, którzy zarabiali na sylfionie bardzo dużo. Zaczęli więc oni niszczyć tą roślinę. Ponadto, jak pisze z kolei Pliniusz Starszy, powstał konflikt pomiędzy hodowcami owiec, a właścicielami parceli, którzy musieli ogrodzić całą tą parcelę zielną, ponieważ owce wyżarłyby wszystko. I tak oto sylfion nadmiernie wyjadany przez owce i z drugiej strony nadmiernie eksploatowany. Dodatkowo, jak niektórzy mówią, doszło do tego jeszcze jakieś tam zmiany klimatu, które wcale nie pomogły osłabionej już roślinie. No i sylfion zniknął, być może nie tylko z regionu, lecz w ogóle z naszej planety. Pliniusz pisał, że za jego czasów odkryto tylko jedną łodygę, wyrwano ją i jako ciekawostkę wysłano Neronowi w latach gdzieś mniej więcej 54-68 naszej ery. A może jednak nie zniknął? Może rośnie gdzieś między chwastami w terenach przybrzeżnych Libii? Lub może nawet gdzieś na Krecie? W każdym razie życzę Wam dużo miłości, dziękuję za oglądanie i zachęcam do czekania na następne filmiki.